Mam tutaj John Deere Gatora 4x2 z silnikiem benzynowym, 10 koni mechanicznych. Silnik umieszczony z tyłu z przekładnią bezstopniową. Przekładnia bezstopniowa typu Vario. Skrzynię ładunkową mamy z tyłu. Mamy hamulec ręczny, blokadę mechanizmu różnicowego z tyłu, jazda w przód, w tył. Wrzucamy bieg bez żadnego sprzęgła ani bez niczego i dajemy gazu i przekładnia Vario jedzie już tam do przodu lub do tyłu. Tu mamy jeszcze hamulec, światła.